Wczoraj około godziny 23 w Popkowicach, jest to powiat kraśnicki, doszło do zdarzenia, w którym śmierć poniósł 17-letni mężczyzna, mieszkaniec Kraśnika. Na boisku sportowym, gdzie odbywał się festyn z okazji dożynek, młody mężczyzna uderzył nożem, raniąc śmiertelnie 17-latka. Chłopak ma ukończone 15 lat. W trakcie rozmowy, którą przeprowadził z nim policjant, który go zatrzymywał, twierdził, że nie pamięta samego zajścia, wiedział, że został zaatakowany, nie pamięta, gdzie jest narzędzie, którym ugodził. Grozi mu zarzut zabójstwa lub nieumyślnego spowodowania śmierci. Pod uwagę brany jest również trzeci zarzut przekroczenia zasad obrony koniecznej.